Zaproszenie od króla. Przygotowanie przyjęcia weselnego także dzisiaj wymaga dużego zaangażowania i nakładu finansowego. Główni bohaterowie uroczystości chcą swoim szczęściem i miłością dzielić się z innymi, dlatego zapraszają ważne dla nich osoby. Każda nieobecność zaproszonych jest dla nowożeńców przykrym doświadczeniem. Tym bardziej, gdy ktoś odmawia przyjścia w ostatnim momencie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, słuchając dzisiejszej przypowieści: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Zamiast pozytywnej odpowiedzi ma miejsce zlekceważenie gospodarza. Zaproszeni idą do swoich zajęć, a niektórzy posuwają się do całkowitego sprzeciwu wobec króla, znieważając i mordując jego sługi. Pamiętamy, że Jezus mówi tę przypowieść do arcykapłanów i faryzeuszów, że chce im pokazać, że oni są tymi, którzy nie skorzystali z zaproszenia, więc ich miejsce na uczcie zajmą ci, którzy w pierwszym rozdaniu nie byli brani pod uwagę, ci, którzy chętnie skorzystają z hojności gospodarza. Dziś, jak i w każdą niedzielę, mamy usłyszeć zaproszenie od naszego Pana. Oto przygotowałem moją ucztę. Przyjdźcie na ucztę. Obecność i pełne uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii i przyjęcie Chrystusa do swego serca, to właściwa odpowiedź na zaproszenie od króla. Ze smutkiem trzeba jednak stwierdzić, że wielu, zbyt wielu, jak goście z przypowieści lekceważą zaproszenie i odchodzą. Jedni do pracy, choć mogliby z niej w niedzielę zrezygnować, inni przed telewizor lub ekran komputera, jeszcze inni na wycieczkę, w odwiedziny lub odsypiają sobotnie szaleństwa. Są i tacy, Którzy odpowiadają na zaproszenie połowicznie, wybierają się na mszę świętą, ale stoją przed kościołem, bo tak fajnie w słoneczku, zajmują miejsce pod chórem, aby pogadać ze znajomymi, albo większość czasu myślą o swoich sprawach, tak naprawdę nie spotykając się na modlitwie z Bogiem. Wydaje się, że najmniejszą część stanowią ci, którzy w pełni świadomie uczestniczą w Eucharystii i doskonale wiedzą, że jeśli to jest uczta, to trzeba spożyć przygotowany przez gospodarza pokarm, czyli przyjąć komunię świętą, pokarm na życie wieczne. A jak ty. Odpowiadasz na cotygodniowe zaproszenie Jezusa?